Cześć wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na room tour i to będzie taki świąteczny room tour, ponieważ mam trochę fajnych dodatków, takich typowo świątecznych, które sobie tutaj pododawałam do pokoju, żeby stworzyć fajny klimat. No i zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Zacznijmy od poduszek. Poduszki są praktycznie wszystkie te same. To jest poduszka, z której jestem bardzo zadowolona, ponieważ jest to mój autorski pomysł. Kupiłam taki wielki worek na prezenty i po prostu zrobiłam z niego poduszkę. Tutaj oczywiście mają być prezenty. Ja włożyłam w to tą poduszkę taką, która tutaj zawsze była w zestawie moich poduszek pokojowych i to jest taki materiał z filcu. Oczywiście tutaj fajnie to zagięłam. Jeśli macie ochotę, to śmiało możecie odgapić. Wydaje mi się, że bardzo fajny pomysł, zwłaszcza, że ten worek na prezenty kosztował mnie około 7 zł, więc poduszki na pewno za tyle nie kupicie, ja kupiłam ją w Auchan. Tutaj na tej półce zbyt wiele się nie zmieniło, dodałam tylko tego Mikołaja, to jest taki pojemnik na świeczkę. Świeczniki są z Empiku, z tych przecen, kiedy były chyba minus 50 albo minus nawet 70%. I teraz przejdźmy do lampek. Tutaj za firanką są lampki. Aha, tutaj jest jeszcze taka ozdoba, którą dzisiaj przywiesiłam. Wydaje mi się, że jest w miarę świąteczna. No i tutaj są lampki, których mam dwa rodzaje i mogę sobie wpiąć jeszcze drugie, które są LED-owe. Zaraz Wam pokażę dwie opcje, jak to wygląda oraz w połączeniu. No i gwiazdki, które zawieszałam, jest pokazane to nawet we vlogu. Możecie sobie zobaczyć. Wydaje mi się, że całkiem fajnie wyglądają. I kupowałam osobno tasiemkę i osobno kupowałam te gwiazdki. Też nie był to jakiś duży koszt. Myślę, że w 10 zł się zmieściłam, albo nawet mniej. Dalej chyba wszystko jest po staremu, no ale jeszcze Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tutaj nie dodawałam zbyt dużo jakichś dodatków, ponieważ nie chciałam też przesadzać. Aha, tutaj jest moje ciasto, które czeka na mnie i kawa. Zaraz będę montować dla Was vlog. Tą podstawkę kupiłam w IKEA, one są bardzo teraz znane i popularne, a na tym można sobie fajnie pisać, można sobie różne rzeczy położyć, czy tam do makijażu, czy nawet jedzenie, fajnie się wszystko ściera i ja mam to jako też podstawkę do komputera i to kosztowało może jakieś 2 zł, więc też naprawdę bardzo tanio. I co tutaj? Chyba już tutaj się nic nie pozmieniało. Tam jest taki kwiatuszek, który sama nie wiem, czy tam pasuje, no ale na razie tam mieszka sobie. No i tutaj wszystko tak jak było, w sumie nic się nie zmieniło. Tutaj mam kącik z kosmetykami i z biżuterią. Tutaj też jest biżuteria. Tak to się wszystko prezentuje w oddaleniu i z zapalonym światłem wygląda to w ten sposób. Wygląda ta druga opcja. Tutaj mam teraz dwie pary lampek. Są to lampki LED-owe i takie zwykłe. Też wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Daje to trochę inne światło, takie bardziej zimne. No ale wydaje mi się, że też całkiem fajnie. Także mogę sobie robić nastrój, jaki mi się podoba. I też fajnie w tym roku coś innego się zadziało. Także dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobał mój pokój, przystrojony już na świątecznie. No i dajcie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało, będzie mi naprawdę bardzo miło. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!